Jesteśmy w końcu na wodospadzie Dynandi i zanim wam pokażę wodospad, zwróćcie uwagę, że tutaj są miejsca parkingowe dla samochodów elektrycznych. Jest to bardzo miłe, ale gdzie jest prąd? No właśnie. Jeden z następnych absurdów Islandii. Oto wodospad Dynandi. Piękny w swojej formie. Niesamowity, wysoki. Będziemy się na niego zaraz wspinać. Jest tu kilka wodospadów. Każdy ma swoją nazwę. I opowiem wam historię o tym, jak to dawno temu. Byłam tu na tym wodospadzie. Bardzo dawno temu i tak się zastanawiam, że nie pamiętam, kiedy to było. Było to lata świetlne temu. Tak myślę, że koło roku 2002 może. I później byłam jeszcze raz w 2014. Ten parking wówczas nie wyglądał tak, jak wygląda dziś. Tu stały dwie budki, takie, czy tutaj one stały w tym miejscu, takie toalety prowizoryczne. Dzisiaj stoją ładniejsze te toalety. I zaraz będziemy się tam wspinać w to piękne miejsce. Nie było też w ogóle tych schodów, od tego zacznijmy. Nie było tych schodów, tu było po prostu kameralnie. To wszystko turystyka tak zrobiła, że w tej chwili jest przystosowane, ponieważ ludzie to rozdeptali, zniszczyli ten cały teren i żeby było bezpieczniej, to w końcu z turystyki po iluś latach Islandia dała pieniądze właśnie na schody, na podesty, na żwiry, na różne rzeczy, żeby to udoskonalić dla ludzi. Jak widzicie, wodospad Dynandi jest przecudowny, przepiękny. Góra jest niby nie stroma, ale wystarczająco stroma, żeby przy braku kondycji się trochę zmęczyć, spocić i potem ziać jak smok. No ale widzicie, widoki są przednie i na pewno warto jest wejść tutaj, przyjechać, popatrzeć. Dla mnie są to różnego rodzaju wspomnienia, gdyż ja byłam wielokrotnie tutaj i właśnie w czasie, kiedy jeszcze to nie było tak przygotowane. Jak widzicie, tu są piękne podesty, kiedyś tego nie było. Także my idąc mogliśmy podziwiać właśnie, zobaczcie, jaka piękna, błękitna woda jest właśnie z tego czystej wody płynącej z lodowca. Przepiękna woda. Woda niebieska jest dlatego, że jest bardzo dobrze natleniona. No schody, widzicie, schody, nigdy nie wychodzące z mody. Tak, lata 20, lata 30. Ale zobaczcie ten widok. Czyż to nie jest cudowne w tej zimnej Islandii, na tym Westfjordzie, na fiordach zachodnich, gdzie zobaczcie, wszyscy i tak w kurtkach chodzą, bo jest zimno na ogół, a my też nie mieliśmy super pogody, w sensie ciepła, no ale było super, bo nie padało. Dynandi to jest ten wodospad u góry. Ta reszta wodospadziki to mają troszeczkę inne nazwy. Tam już teraz napisali, który jak się nazywa, kiedyś to było mniej oznaczone. W ogóle kiedyś można było tutaj sobie z namiotem przyjechać, rozłożyć się, biwakować. No już teraz tego nie ma, zlikwidowano, to szkoda, bo na pewno byłoby fajnie, tak jak przy Skogarfos spać i w namiocie słyszeć ten cudowny dźwięk wodospadu w nocy, szum, może nie szum fal, ale szum tej wody spływającej, także to byłoby coś cudownego. Teraz was już zostawię, słuchajcie sobie dźwięków wodospadu.
Tak, tak, ale jazda. Widzicie, drogi bez asfaltu, sam shooter. Taki jest właśnie Westfjord. Dzisiaj i tak już są drogi bardzo dobre. A przed nami była droga po górach, jak widzicie. Pogoda też typowo islandzka. Ludzie z kamperami, z namiotami, z różnego rodzaju przyczepami. Wszyscy Islandczycy wyjechali w 2020 roku kempingować. Gdyż COVID spowodował, że ludzie przestali latać, jeździć do Hiszpanii głównie właśnie Islandczycy jeżdżą. I ludzie powynajmowali właśnie sobie takie oto właśnie kampery. Kampery były w dobrej cenie, trochę zniżek też było, dlatego że właśnie firmy turystyczne poczuły to mocno, to, że po prostu nie ma turystów na Islandii. Odczuwalne jest to do dziś. W tej chwili, kiedy to nagrywam, mamy rok 2021, mamy kwiecień, koniec kwietnia i przed nami nowy sezon, więc chcę skończyć moją serię właśnie z 2020 roku dookoła Islandii, także koniecznie subskrybujcie kanał i oglądajcie. Przed nami tutaj miasteczko Thingery i my jedziemy dalej. Jesteśmy w Skrudur na Westfjordzie, niedaleko miejscowości Thingery. Jest tu ogród, w którym są zasadzone różne fajne rzeczy. Widzicie, to są porzeczki. O, tak, porzeczki. Są i kwiaty, i owoce. I zasadziła to para starszych, znaczy starszych Islandczyków, którzy byli... Nie wiem, kim byli, zaraz się dowiem. O właśnie, tu jest ta para, która stworzyła ten ogród. Oni byli... Właśnie, dalej nie wiem, kim oni byli. A tu są żebra wieloryba ustawione jako drzwi, wrota. O, 1909 rok powstania, altanka, tu widzicie, jest altanka, dawno temu wyglądało to tak, 1930 rok, a tutaj jest właśnie ta para, która założyła ten wspaniały ogród, który my dziś możemy podziwiać i widzę, że już nie ma księgi. Tak, nie ma księgi wpisowej, bo kiedyś była tu księga do wpisywania się, a jej dzisiaj nie ma. To jest jakaś inna książka o tym miejscu, o tym prawdopodobnie fiordzie całym. Cała historia tu jest. O właśnie, ta pani tutaj jest, Hjaltalina. O tak,
kiedyś właśnie można było zostawić swój wpis, że się tu było. No nie ma, niestety nie ma, widocznie już po prostu albo zginęło, albo turyści po prostu za dużo wpisywali i za często by musieli zmieniać książkę. Plaża kolejna i jest to plaża, tam widzicie Flatery, miejscowość, w której mieszkała, miejscowość, w której w 95 roku zeszła lawina, zabiła 20 bodajże dwie osoby. W 2020 w styczniu zeszła kolejna lawina i zniszczyła 7 czy ileś statków, które łowią ryby, ale ta plaża przypomina mi o starych czasach, kiedy tu się przyjeżdżało, żeby po prostu coś zrobić z czasem, ponieważ nie pracowało się, bo była na przykład niedziela. Zawsze się gdzieś podróżowało i też tu w tym miejscu, nawet mam zdjęcie, jak z dwoma kolegami się ścigałam biegając, także stare, stare czasy. A my pojechaliśmy sobie dalej na Westfjordzie i na pewno wielu z Was już było zainteresowanych, jak wyglądają tunele. Tunele w górach, ten, który w tej chwili widzicie, jest otwarty w 1996 roku, czyli zaledwie 2 lata przed tym, jak ja przyjechałam do Islandii. Ten tunel już był otwarty. Bez tego tunelu życie było bardzo ciężkie, ludzie nie mogli się wydostać w zimę w ogóle. A latem jeździli w górach, musieli pokonać górską drogę, bardzo trudną drogę. Nikt z nas nie chciałby pewnie takiej drogi pokonywać. Powiem Wam tyle, że jest to pierwszy tunel, który był wykonany. I jak widzicie, jest jednokierunkowy, także jadąc w stronę Flatery, Thingery i Sudureiry, musimy ustąpić pierwszeństwa tym, którzy właśnie jadą naprzeciwko. Także dość męczący tunel, ale jest. Także fajnie, że jest. Powiem Wam jeszcze jako ciekawostkę, że w dniu, w którym otrzymałam do ręki moje prawo jazdy, musiałam wrócić z Isafjordu do Flatery i musiałam sama przeprowadzić samochód. Pierwsza moja podróż samotna, bo już na legalu, i się okazało co? Że muszę jechać przez ten tunel i powiem Wam, że samochód mi zgasł na samym środku tej góry, gdyż się wystraszyłam świateł z naprzeciwka. Jak się później okazało, jechał tir. Także widzicie, takie trochę traumatyczne przejście, ale kwestia przyzwyczajenia się, naprawdę, tunel nie jest taki straszny. Po lewej stronie mamy pole namiotowe, jak widzicie, kamperki stoją sobie i my tutaj już zjeżdżając z góry z tunelu wjeżdżamy do Isafjordu.
To właśnie tu w tym miejscu zrozumiałam zaraz po przylocie do Islandii, że miałam kiedyś proroczy sen. I właśnie tu to, co widzicie, te domy tam w tle po prawej stronie, to mi się przyśniło. No przypomnę, że lata, kiedy internetu nie było, kiedy książek nie było o Ísafjörður w Polsce, bardzo mało było w ogóle o Islandii wiadomo. Ten właśnie, o tu teraz to, co widać, to miejsce mi się przyśniło, więc uwierzcie mi, kiedy wylądowałam i już jechałyśmy, odebrano nas z lotniska, ja po prostu istne déjà vu przeżyłam i było to dość dziwne. I sobie pomyślałam wtedy, czyżby jednak ta Islandia była mi pisana i zobaczcie, 23 lata w tym roku skończy mój pobyt na Islandii w listopadzie, daleko, dawno, dawno temu. Piękne miasto Ísafjörður, podziwiajcie. Centrum Ísafjörðu. Widzicie, tutaj jest ulica w jedną stronę. Tu mamy jedyny, znaczy na ówczesne czasy to był jedyny hotel. Teraz może jest więcej tych hoteli. Mamy księgarnię na rogu. O tu. I tak w sumie jest godzina, nie wiem, około 17. Coraz mniej ludzi jest, ale nawet całkiem sporo jak na takie miasteczko. Tutaj, gdzie ten zielony budynek jest, tam były imprezy, można było przyjść, pobawić się, może teraz też to tak działa. No i takie to jest właśnie miasto, nieduże, ale całkiem dużo ludzi tu mieszka, w sensie Polaków, i po prostu jeden drugiego zna, każdy wie, gdzie kto, w której miejscowości tutaj okolicznej mieszka. To jest takie trochę śmieszne, ale to jest bardzo mała społeczność i tak to właśnie jest w tych małych społecznościach, że ludzie się znają. A my jedziemy sobie dalej, nie wiem dokąd, gdzieś tam pojedziemy. I tak mija nam dzień. Tu właśnie po prawej stronie minęliśmy fabrykę rybną Hratfrystihúsið Gunnvor, do którego właśnie Wenus przyjechała. Po lewej stronie w bloku z czerwonym dachem mieszkała i chodziła na pieszo. Tej drogi kiedyś jeszcze nie było. Wybudowano ją, dlatego że też wybudowano tutaj tunel. Z tej oto góry schodziły lawiny, więc tu po lewej stronie te domy w ogóle były niezamieszkane. Ale ten tunel wybudowano, słuchajcie, tak tragiczna droga, jaka była kiedyś, stara. Tam schodziły kamienie, zobaczycie to później w następnych filmach, bo oczywiście my się tam wybraliśmy, ale tu w tym tunelu działa radio. Także chyba internet nawet działa, także to już jest całkiem nowoczesny, full wypas tunel, około chyba 6 km długość tego tunelu jest, także jest to wspaniała rzecz, dobra inwestycja. Na pewno mieszkańcy tego regionu są bardzo zadowoleni, gdyż jest przede wszystkim bezpiecznie. Słuchajcie, Westfjord to są naprawdę kamienie, lawiny, błotne, lodowe, różnego rodzaju po prostu dziwne rzeczy się tam dzieją. Jest to jedna z gorszych części Islandii, jeżeli chodzi o takie właśnie naturalne katastrofy. Dużo rzeczy się potrafi tam wydarzyć. A my podążaliśmy w stronę Bolungarvika. Bolungarvik. Także przed nami ukazał się Bolungarvik. W mieście nie nagraliśmy nic. A to dlaczego? A to dlatego, że pojechaliśmy zupełnie gdzie indziej, w góry. I co tam było widać, dlaczego tam pojechaliśmy,
Zobaczycie już w następnym filmiku niebawem. Mam nadzieję szybko, dlatego w tej chwili już subskrybujcie mój kanał, klikajcie dzwoneczek, żeby Wam się wszystko wyświetliło, a ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam, trzymajcie się, na razie, cześć!